Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Podczas swojej ostatniej wizyty w Paryżu prezydent Andrzej Duda, oprócz tego, że wziął udział w konferencji poświęconej wsparciu Ukrainy, udzielił także wywiadowi dla francuskiego kanału telewizyjnego LCE. I w tymże wywiadzie padły niezwykle kontrowersyjne słowa słowa, które Odnoszą się do innego państwa i w naturalny sposób rzutują także na nasze bezpieczeństwo narodowe. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla francuskiej telewizji powiedział, cytuję: Najlepiej gdyby Rosji po prostu nie było. Koniec cytatu. To absolutnie skandaliczne słowa, które nigdy nie powinny paść. To, co mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako głowa państwa, czy to mówi w kraju, czy mówi za granicą, takie słowa wypowiadane pod adresem innego państwa, innych przywódców, zawsze mają znaczenie, geo... jeśli nie geopolityczne, to na pewno odnoszące się do bezpieczeństwa narodowego nas wszystkich. Tak jakby oczywista sprawa. I prezydent Polski, głowa państwa, które mówi o tym, że Sąsiedni kraj, lepiej, żeby nigdy, gdyby po prostu nie istniał. W jaki sposób mogą być odbierane przez elity polityczne Federacji Rosyjskiej, czy przez zwykłych obywateli? W jaki sposób establishment polityczny Rosji, czy też zwykli Rosjanie mają się teraz odnosić do Polski i Polaków? Do Polaków, których głowa państwa w taki sposób wypowiada się na na, na temat ich kraju. No bo przecież możemy to odwrócić i sparafrazować słowa prezydenta Andrzeja Dudy w, i wyobrazić sobie sytuację, wyobrazić sobie scenariusz, że głowa innego państwa, jakiegoś innego państwa, czy to w Europie, czy poza Europą, mówi, że najlepiej, cytuję, najlepiej gdyby Polski po prostu nie było. Jak byśmy zareagowali na tego typu słowa? Jak zareagowaliby politycy w Polsce, czy zwykli obywatele? Przecież to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Tego typu słowa mogą być skutkiem albo bardzo głębokiej ignorancji, jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne, o samą dyplomację, o politykę międzynarodową, o relacje międzyludzkie, także, w relacjach międzyludzkich, także, no albo mogą być wyrazem przygotowywania. Społeczeństwa w kraju i za granicą na różnego rodzaju rozwiązania siłowe w stosunkach międzynarodowych. Trudno mi sobie wyobrazić inną, inny wariant w tym zakresie, bo tutaj oczywiście w tym, w tym wywiadzie jest całkiem sporo na temat postawy zdecydowanej, solidarnej, jeśli chodzi o obronę przed jakimkolwiek atakiem na państwo, na państwo NATO. Wszystko to oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie. Natomiast Natomiast no, należy odróżnić dwie sprawy, dwa, dwie rzeczywistości. Pewną kwestię budowy kolektywnej obrony i pewną kwestię życzeń, celów geopolitycznych od zwyczajnych, normalnych, normalnych relacji międzyludzkich, międzynarodowych. I tego moim zdaniem absolutnie nie rozumie pan prezydent Andrzej Duda. Który tego typu wypowiedziami zwyczajnie Polsce szkodzi. Podobnie zresztą jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ja myślę, że tych wypowiedzi w ciągu ostatnich, ostatniego czasu było znacznie więcej takich nieodpowiedzialnych i moim zdaniem nie jest to w żadnym przypadku. Nie jest to w żadnym razie przypadek. Myślę, że tutaj warto po raz kolejny, już w podcaście geopolitycznym, przywołam słowa premiera Słowacji Roberta Fico, który powiedział jeszcze przed konferencją w Paryżu, że niektóre państwa Unii Europejskiej i NATO rozważają wysłanie na Ukrainę swoich wojsk na podstawie umów dwustronnych, na podstawie umów dwustronnych. I myślę, że warto także przysłuchać się temu tej dyskusji, debacie, która toczy się w Grecji, ponieważ tam media powołując się zresztą nad, na premiera Mitsotakisa, premiera Grecji Napisały, że o, oczywiście że kolektywnie nie zgodzono się na udzielenie takiego bezpośredniego wsparcia militarnego Ukrainie, ale, ale znalazła się pewna mniejszość, która chciałaby wysłać siły zbrojne do niektórych regionów Ukrainy na podstawie dwustronnego porozumienia. I zresztą tutaj też premier Fico, premier Słowacji, dawał wyraz temu przekonaniu, nie chciał mówić dokładnie, o które kraje chodzi, podkreślał, podobnie zresztą, jak premier, premier Grecji, że zdecydowana większość państw Unii Europejskiej i NATO nie chce wysyłać swoich wojsk na Ukrainie, ale, ale rzeczywiście jest taka, taka mniejszość. Są takie kraje, które chciałyby wysłać swoje wojska. No i tutaj greckie media. Podały nazwy tych, tych państw, a tych państw jest zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Patrząc tutaj kolektywnie na, na, na ten kolektywny Zachód, można powiedzieć, patrząc ogólnie na ten kolektywny Zachód, jest aż pięć. Pięć państw, które chciałyby wysłać swoje wojska do niektórych regionów Ukrainy na podstawie dwustronnego porozumienia. To na podstawie grec, greckich mediów mogę tutaj przytoczyć, że są to zdaniem Greków Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i przede wszystkim, jak to media greckie opisały, Wielka Brytania. Pięć państw. Pięć państw, które chciałyby wysłać swoje wojska. Trudno oczywiście zweryfikować, czy jest to, czy jest to prawda, no ale patrząc na wypowiedzi polityków w Warszawie, patrząc na wypowiedzi prezydenta. Marszałka Sejmu, ale także części polityków opozycji, no trudno nie zadawać sobie pytania, czy rzeczywiście na pewno decydenci w Warszawie nie, ma, nie są tak mocno naciskani przez Amerykanów i, i Brytyjczyków, że podjęli już pewne decyzje albo chcą podjąć pewne decyzje poza, poza plecami Polaków, poza wiedzą zwykłych, Zwykłych, zwykłych obywateli. No, Szanowni Państwo, tych wypowiedzi jest znacznie więcej takich, takich skandalicznych, bo możemy się przysłuchać chociażby wypowiedziom czołowych polityków konfederacji, takich jak Przemysław Wipler, który domaga się nie tylko 300 tysięcznej armii, to wypisz, wymaluj plan prawa i sprawiedliwości, ale mówi wprost, że jego zdaniem Polska potrzebuje dwóch milionów rezerwistów. Dwóch milionów rezerwistów. Co więcej, idzie, idzie dalej w, tych swoich, w tej swojej oryginalnej twórczości i mówi o tym, domaga się obrony cywilnej, ale nie dlatego, żeby zapewnić ochronę kobietom, dzieciom, w ogóle obywatelom na wypadek klęsk żywiołowych. Na wypadek różnych, różnego rodzaju kataklizmów, na wypadek przypadkowych, różnych katastrof nie wiem, technicznych yy, i tak dalej, ale mówi o tym, że to jest wszystko po to, aby zbudować mechanizmy, dzięki którym yy, będzie, będzie z kogo będzie jak to określił będzie z kogo werbować będzie z kogo werbować rezerwistów no przecież to jest jakiś absurd obrona cywilna nie służy do tego aby, aby być jakimś rezerwuarem w werbunku rezerwistów no chyba że się planuje wielką wojnę wojnę prawdziwie pełnoskalową i wysłanie tych rezerwistów gdzieś poza granice Polski no to wtedy być może taka, to jest jakiś, to, to, to jest scenariusz, który militaryści chcieliby, czy, czy to stronictwo prowojenne chciałoby wprowadzić. To jest coś niewyobrażalnego. Zobaczcie, szanowni państwo, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy Platformy Lewicy, PSL-u, Hołowni, Konfederacji, spora część polityków Konfederacji, w tym M Bosak, Mencen, Wippler, mówią jednym głosem. Ci ludzie mówią naprawdę jednym głosem. Ci ludzie chcą przygotowywać się do wojny z Rosją. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. Coś niewyobrażalnego, żeby przygotowywać Polskę do starcia z mocarstwem, z mocarstwem atomowym. No, Szanowni Państwo, widać, że w Europie przeważa rozsądek, przeważa powściągliwość. Natomiast no, to, ta nadgorliwość krajów bałtyckich, Polski i Wielkiej Brytanii. Nie dziwi z uwagi na ogromne wpływy amerykańskie, które są w tych, w tych państwach. Wiemy już z, z doniesień New York Timesa, że Ukraina została przy, przekształcona w tego typu, taki można powiedzieć, przyczółek wywiadowczy. Została w pełni podporządkowana służbom amerykańskim CIA i służbom brytyjskim MI, MI6. I niestety obawiam się, że te wpływy amerykańskie, wpływy amerykańskich służb wywiadowczych, zarówno w Polsce, w Wielkiej Brytanii, jak i w krajach bałtyckich, są na, na tyle ogromne, że kraje te, w, w, dlatego w sposób nie, tak niezwykle aktywny, czy nawet proaktywny, Starają się wykazać przed, przed Waszyngtonem swoją, swoją no nawet nie tyle lojalność, co pewną nadgorliwość w relacjach, w relacjach z Rosją. To jest niestety w moim, w moim głębokim przekonaniu absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Jeżeli Polska miałaby wysłać żołnierzy na Ukrainę, byłoby to złamanie jakichkolwiek. Fundamentów bezpieczeństwa geopolitycznego państwa polskiego. Absolutnie decyzja sprzeczna z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Musimy sobie głęboko zdawać sprawę, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. To nie nasza wojna w naszym dobrze pojętym geopolitycznym interesie, w naszym dobrze pojętym. Bezpieczeństwie narodowym jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie, a nie wysyłanie kolejnych transportów broni i amunicji, bo to jest tylko i wyłącznie podlewanie oliwy do ognia. W naszym dobrze pojętym interesie jest mediacja i jak najszybsze zakończenie tego, tego konfliktu, jak najszybsze podpisanie traktatu pokojowego. To jest nasz interes. Pamiętajmy o tym. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.